czwartek, 6 października w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia. Do grona społeczności szkolnej przyjęto w tym roku 53 uczniów, z czego 33 rozpoczęło naukę w oddziale zamiejscowym szkoły w Pionkach, a 31 rozpoczęło naukę w siedzibie głównej placówki mieszczącej się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Szkoła muzyczna w naszym mieście działa od 7 lat. W tym roku łącznie kształcić będzie ona 192 uczniów, a swoją wiedzą z podopiecznymi dzielić będzie się 42 wykwalifikowanych nauczycieli. Podczas koncertu zorganizowanego z okazji uroczystego ślubowania pierwszoklasistów oraz obchodów Światowego Dnia Muzyki, dzieci, ich rodziców i opiekunów w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej powitała Edyta Zawadzka. Całość poprowadziła Kinga Stachowicz. Wieczór rozpoczęto od uroczystego ślubowania i pasowania pierwszoklasistów, którego dokonał dyrektor szkoły Zdzisław Włodarski. On też życzył nowo przyjętym uczniom wytrwałości w dążeniu do celu. Podkreślił, że droga do sukcesu nie będzie łatwa, ale wierzy, że wszyscy dzięki pracy zdołają osiągnąć ten sukces. Głos zabrali też zaproszeni goście: wiceburmistrz gminy Kozienice Małgorzata Bebelska i burmistrz Pionek Romuald Zawodnik. W przemówieniach podkreślali między innymi, że szkoła muzyczna jest dumą Kozienic i że dzięki wyspecjalizowanej kadrze dzieci i młodzież mają możliwość rozwijać swoje talenty. Jednym z talentów nowo przyjęci uczniowie pochwalili się już podczas koncertu. Wykonali wspólnie piosenkę Wesoła Szkoła. Po występie pierwszoklasistów sceną zawładnęli doświadczeni już muzycy zespół Karma Trio. Tworzy go troje przyjaciół: kontrabasista Artur Siejka, skrzypaczka i wokalistka Karolina Matuszkiewicz oraz akordeonista Mateusz Chmielewski. Tego wieczoru gościnnie z zespołem wystąpił też nauczyciel szkoły muzycznej Patryk Walczak. Karma Trio w swoich aranżacjach wykorzystuje wpływy muzyki ludowej i tradycyjnej z różnych zakątków świata. Taką muzykę artyści zaprezentowali podczas wizyty w Kozienicach. Atrakcją były też ludowe instrumenty, takie jak suka biłgorajska i fidel płocka, na których grano podczas koncertu. Występ gości nagrodzono gromkimi brawami. Przed pierwszoklasistami teraz wiele pracy, aby w przyszłości mogli osiągać takie sukcesy jak ich starsi koledzy.